Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnej lekcji w ramach Banku Talentów. Dzisiaj będziemy pracować z Oliwierem. Nad czym popracujemy, Oliwier? Co chciałbyś zagrać? Myślę, że Capriccio Goltermana. Wspaniale, Capriccio Goltermana. To w takim razie my zamieniamy się w słuch, a potem porozmawiamy sobie o Twojej interpretacji. Dobrze. Thank you.
Okej, dziękuję bardzo, Olivier. Powiedz mi, jak długo pracujesz nad tym utworem już? Znaczy, mam go od miesiąca, ale tak konkretnie to 2 tygodnie. Okej, okay, rozumiem. Tak? Jest to świeży utwór bardzo dla ciebie. No, nie jest aż tak świeży, ale no, trochę też tak. Okej, okay, dobrze. Słuchaj, po prostu musimy poprawić wiele... wiele niuansów w jakości technicznej wykonania materiału. Po prostu pewne czasami mechanizmy techniczne, technologiczne nie funkcjonują poprawnie i dlatego niektóre miejsca wychodzą albo nieczysto, albo niezbyt dobrym dźwiękiem. Zaraz sobie do tego przysiądziemy i każde miejsce omówimy osobno. Zacznijmy od początku. We wszystkich tych rzeczach, w których musisz biegać po gryfie lewą ręką. Pamiętaj, że tutaj spięcie ręki kciukiem strasznie ci to utrudnia. Żeby to było precyzyjne, to musisz mieć luźną lewą rękę. Tak, na pewno nie możesz docisnąć kciukiem gryfu, bo to po prostu jest wtedy, no po prostu cię uniemożliwi w zasadzie sprawne zagranie tego materiału. Chciałbym, żebyś sobie spróbował poćwiczyć bez dociskania kciukiem gryfu w ten sposób. Bez dociskania. Tak, tak, a bliżej podstawka to samo. Tak, tylko tutaj luźny musi być kciuk też, właśnie ugięty kciuk prawej ręki. Tak, i jeszcze raz. Kciuk, kciuk, tu popraw. Nie. Podstawek twoim przyjacielem. Tak, dalej. A teraz spróbujmy zagrać normalnie, tylko przy podstawku i luźno. Nie, kciuk lewej ręki się spiął, niedobrze. No i dalej. Tak. Dobra. Na każdej z tych nutek musimy się nieco oprzeć. Obie ręce się opierają. Dobrze? Uwieź się lewą ręką, uwieź się, nie dociskaj kciukiem. Tak, i znowu to samo. Nie dociskaj. Tak, tylko nie może być tak, że do góry się tak zaczyna dźwięk. Tak jak przy żabce jest to łatwe, tak przy końcu trzeba oprzeć cały ciężar ramienia, żeby dźwięk też miał kontakt. Dalej? Tak, takie fragmenty frazy trzeba grać bardzo śpiewnie. Wszystko wibruj. Wszystkie nutki wibrujemy. Dobrze. I dalej? Znowu spięty kciuk lewej. Puść kciuk. Tak. I ugnij kciuk prawej ręki również.
luźny tutaj i wtedy będziesz miał oparcie. A tutaj obniż ten łokieć, wiesz, ten łokieć nie jest, jeżeli podwyższasz łokieć, to unosisz ciężar ramienia ponad palce, wtedy nie masz tego uwieszenia, musisz docisnąć wtedy kciukiem. Niżej łokieć trochę. Ja puść ten kciuk, puść kciuk lewej ręki. To podstawka. Ugnij kciuk prawej. Tak, to też trzeba poćwiczyć sposobami, oczywiście, albo tak, ale... Dobrze? Możesz sprawdzić w ten sposób? Osobno. Tak, tylko puść tutaj palce ostatnie. O, właśnie. Puść. Tak, jak grasz na dół w szesnastkach, każde posunięcie na dół powinno oznaczać taki ruch. Tak? Przegub w dół. Przegub się ciągnie za ramieniem. Tu, o. I u niej ostatni palec. Nie, za bardzo grasz tak. Nie można tak grać. Musisz puścić przegub koniecznie. Przegub musi być amortyzatorem ruchu ramienia. Czyli każdy ruch ramienia powoduje jakąś odpowiedź przegubu. A nie, że gramy ramieniem, a przygłup jest nieruchomy. Tak. O! Przegłup. Nie, przegłup. Przegłup. Teraz słuchaj, teraz zginasz tylko palce, a przygłup jest nieruchomy. Przegłup musi... O, właśnie. Tak, tak, dobrze. To będzie do poćwiczenia właśnie również osobno. I zagrajmy następne miejsce. Taram, taradadam, taradam, taradam. Dobra, poczekaj, nie możesz grać w ten sposób, tylko wysoko ramię tutaj. Paralampy. Tak, bo... Nie, wyżej, bo nie, wyżej podnieś łokieć, bo nie dojeżdżasz do dźwięku A flażoletem. Zobacz, tu nie potrzebujesz jeszcze, tylko ta ja. Czy w trakcie... Tak. Bo jest inne brzmienie, bo w tej chwili dojeżdżasz do tego flażoletu faktycznie i on się otwiera, on jest brzmiący. Wcześniej był taki... A teraz... Rozumiesz? Taka jest różnica. Teraz jest trafiony flażolet. No, słychać to. Słam? Słychać to. Bardzo słychać, tak. No. To jeszcze raz na jeszcze nowo. Raz i dalej, tak. Nie, teraz było źle. Jeszcze raz. Tak. Dobra, a wszystkie ósemki proszę zawibrować.
Nie wychodzi przez to, że masz spięty kciuk. Musisz oderwać kciuk od gryfu. Odwyk robimy. Dalej. Tak, tak, tak. I dalej. Tak, mi się wydaje, że to troszeczkę bliżej podstawka powinno być. Nie, kciuk, o właśnie, tak. Krótki smyczek przy podstawku. Bliżej, bliżej podstawka. Jeszcze bliżej. Oliwier, to jest za daleko od podstawka. No. No. I dalej gryf. Tak. Nie, znowu wróciłeś na gryf. Nie. Na podstawek. O, pięknie, tak. Tak, fajnie było zawibrować. Tak, 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 zobacz. Tak, tak zagrasz, to nic nie wychodzi. Co zmieniłem? Przy podstawku. No. No i dalej. Tak, musi być kontakt lepszy. Musisz przykleić się palcem wskazującym do struny, do smyczka. Masz wrażenie, że grasz... Tak powiesz, chuj, dlatego nie ma dykcji również. Nachylona ręka do wskazującego palca i cały czas kontakt. Tak, musisz, o właśnie, Oliver, zgiąć kciuk prawej ręki i pilnować tego, żeby zawsze na dół ciągnąć smyczek za przegub tutaj i ugiąć piąty palec. Tak, bo jeżeli grasz ręką, która jest sztywna i tylko ramię zawraca, to właśnie masz na tyle usztywnioną rękę, że nie możesz przenieść ciężaru ramienia na smyczek. Wiesz? Przez te usztywnienia właśnie. I wtedy zaczynasz grać po wierzchu. Uwieź, pociągnij za przegub. Tak. Tak. Dużo lepiej. Tak, tylko przed tym flażoletem nie odpuszczaj smyczka. Taram, dotrzymaj. Nie, ta, a nie tak, tylko taram, legato. Tak, lepiej do podstawka jeszcze bardziej, to by było w ogóle. Tak, no i pełnia szczęścia. Dobrze, dalej? Nie. Wibrujemy te doły i opieramy się na nich. Puść kciuk lewej ręki. Nie, puść kciuk. No, musisz się bardziej oprzeć. Przypominam o pracy przegubu. Tak, tylko smyczek prosto padł do struny. Tak, no. No. Musisz ugiąć kciuk. No. Kontakt, oprzyj się.
Tak. Staraj się, Oliwier, stawiać okrągłe palce na gryfie, bo one wtedy, jak palec jest okrągły, to wtedy w sytuacji wibracji masz możliwość reakcji na tą wibrację wszystkimi stawami. Wiesz, ta wibracja jest pełniejsza, bardziej śpiewna. Możemy to miejsce? Ugięte palce, okrąglutkie, takie okrąglutkie. A po co dwa palce? Grasz dwudźwięk? Nie. No to po co trzeci palec ci na gryfie? Tylko teraz jest spina. Rozluźnij niżej łokieć, żeby bardziej się uwiesić. Tak, wibruj wolno, nie staraj się wibrować szybko. No. Tak, ale tutaj musisz, to są zawsze, lewa ręka z prawą są połączonymi naczyniami. W zasadzie nie da się grać luźno lewą ręką, jeżeli masz bardzo spiętą prawą. Tak? Więc zawsze, jeżeli szukasz jakiegoś rozluźnienia, jakiejś techniki w lewej ręce, to upewnij się, że prawa jest na pewno bardzo luźna i robi wszystko prawidłowo. Bo może być tak, że to prawa jest winowajcą spięcia lewej. Tak, super, bardzo ładna wibracja teraz, ekstra. Dalej. I dalej. Tak, słuchaj, staraj się, żeby... Od razu ten fragment miał w swoim kolorze coś bardziej optymistycznego. To nie jest już taka... Tak, tylko ja bym zastosował troszeczkę szybszą wibrację, lżejszy dźwięk. Lekki smyczek, więc całego smyczka używamy, dobrze? I nieco szybsza wibracja, tylko prosto padnę do struny. Zobacz, jak ustawiasz smyczek. Bardzo często nie doceniamy wagi tego, w jaki sposób przygotowujemy się do grania, wiesz? Czasami jest tak, ja to też po sobie widzę i po studentach, że zanim jeszcze zagramy dźwięk, już w zasadzie można powiedzieć, że na pewno będzie źle. Dlatego, że jakby w naszym układzie naszych rąk i całego naszego ciała jest na przykład tyle napięcia, że to jest fizycznie niemożliwe, żeby dźwięk, który zaraz zagramy, był ładny. Rozumiesz? No, czyli jest też bardzo ważne, żebyś ty nie zaczynał grać, dopóki nie poczujesz się komfortowo i w pełni luźno przed zagraniem. Znajdź pełny luz i dopiero graj. Dobra, bardzo dobrze zrealizowałeś tą uwagę o rozluźnieniu ciała. To jest dużo teraz grasz na większym luzie. Natomiast, ponieważ prowadzisz smyczek nie prostopadle do struny, to dzieje się coś takiego, że zawsze w końcówce smyczka lądujesz gdzieś tu. Tak? I ten dźwięk, nie dość, że smyczek przy końcu smyczka jest lekki, nie mamy tego komfortowego przeniesienia ciężaru ręki na smyczek. I w ogóle ciężar smyczka sam nam nie gra, bo tutaj gra nam ciężar smyczka, prawda? Tutaj nie. Nie? Więc nie dość, że jest lekki smyczek, to ty jeszcze pozbawiać go szans dodatkowo, sprowadzając go na gryf. Więc tak naprawdę należałoby robić nawet prawie że rzecz odwrotną. Znaczy w momencie, kiedy dojeżdżasz do końca smyczka, to nawet dojeżdżać do podstawka odrobinę, żeby ten dźwięk, dawać sobie szansę na wyrównanie dźwięku między szepką a podstawkiem. Okej? Okay?
Okay. No, spróbujmy jeszcze raz. Z takim luzem, poszukaj tego luzu przed graniem, tylko no, od razu jest krzywy smyczek. O właśnie, taki. Poszukaj sobie takiej pozycji, która będzie dla ciebie komfortowa. I bierz poprawkę na jeszcze jedną rzecz. W momencie, kiedy zaczynasz taki przesuw smyczka, nie ostawię od razu ręki tak. Bo nie masz czego zareagować na ruch, robić amortyzacji ruchu. I w związku z tym jest szansa, że otrzymasz taki start dźwięku. Jeżeli chcesz otrzymać ładny start dźwięku, to ustaw rękę naturalnie, tak jakby w takiej pozycji, jakiej byś dojechał, grając do góry, do żabki, tak? I potem dopiero za palce pociągnij ramię. No. Czyli wyższy trochę przegub, trochę wyżej przegub. Zobacz, nisko łokieć, wyżej przegub. Nie, tak przegub. No. Tak. No, jeszcze raz spróbuj. Tak. Tak. Wiesz co, ja myślę, że tutaj by się w ogóle przydało poćwiczenie troszeczkę wibracji. Mhm. Albo właśnie, nie wiem, ćwiczyłeś takim sposobem z glissandami? Ćwiczyłem. Ćwiczyłeś, świetnie. A ćwiczyłeś kiedyś wibracje szukając, zwiększając i zmniejszając amplitudę wibracji na przykład? Czyli na przykład tak. Chyba tak kiedyś też ćwiczyłem. Kiedyś, tak? Mm-hmm. Jak byłem mały. Tak? No tak. Tak, to nie jest odpowiedź. Tak. Więc radziłbym ci wrócić do tych ćwiczeń, bo ty masz troszeczkę w tej chwili wąskie możliwości w zakresie wibracji, wiesz? Znaczy jakby jednym problemem jest to, że ten kciuk cały czas powoduje spięcie całego układu i w ogóle musisz szukać takiego luzu, ale widać, że ręka jest nierozwibrowana, to znaczy ona poszczególne mięśnie palców i dłoni są dość słabiutkie i dla nich to wibrowanie jest jakimś takim ogromnym wysiłkiem w tej chwili. Widać, że ty robisz to, musisz się strasznie wysilić, żeby wibrować. I to od razu powoduje, że twoja wibracja, nawet jak ci się uda zawibrować wszystko, to ona ma w sobie coś takiego strasznie wysiłkowego i nie słucha się tego komfortowo, dlatego że jest dużo napięcia i właśnie pracy włożonej. A fajnie by było, gdyby wibracja w sensie emocjonalnym stanowiła nie środek, oczywiście to zależy od konkretnego przypadku, utworu, etc., ale przede wszystkim stanowiła takie narzędzie zmiękczenia dźwięku. Tak? Zazwyczaj wibrujemy w momencie, kiedy chcemy, żeby coś stało się bardziej słodkie, bardziej miękkie, bardziej śpiewne, prawda? A nie bardziej napięte. No tak. Tak? Więc dlatego jest tak ważne, żeby w tej wibracji nie było napięcia, żeby to nie było takie coś, tylko... Cały przedramię. To jest bardzo, bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć to, że wibrujemy z przedramienia. Czyli to jest ten ruch, prawda? A tutaj tylko poszczególne części dłoni odpowiadają ci na ten ruch. To jest ta sama zasada, co z prawą ręką, że gramy całą ręką, a przegub palców odpowiadają tylko na ten ruch, ale one same w siebie nie wibrują. One powinny być luźne. Możliwie jak najluźniejsze. Spróbuj zawibrować jakiś dźwięk. No, bardzo ładnie. No, spróbuj jeszcze raz. Spokojnie, spokojnie. I zmień palec. O, teraz lepiej. O, teraz dobrze jest. Zacząłeś niedobrze, a teraz jest dobrze. Tak, dalej. Luźno, luźno. Nie spinaj, zobacz. Ty napinasz czwarty palec, przyciskając go trzecim dodatkowo. Spróbuj się rozluźnić bardziej.
Wiem, że czwarty palec nie jest tym najsilniejszym palcem w dłoni, więc to nie jest, to jest akurat dość trudne, ale... Poszukaj luzu, poszukaj luzu. O, widzisz? Tak, jak troszeczkę zwolnisz tą wibrację, to znajdziesz luz. I ja bym w ten sposób pracował. Czyli w tej chwili starałbym się zwolnić wszystkie zawibrowania, w sensie prędkości, prędkości wibracji, po to, żeby znaleźć luźną pozycję i luźną technikę wibracji. A potem, jak już będziesz, twoja ręka nabierze siły, to będziesz sobie przyspieszał to zawibrowanie. OK? Może zagrajmy sobie jeszcze raz od tej części durowej. Pamiętaj, żeby zawsze wchodząc w wysokie pozycje, dojeżdżać do podstawka. Prostopadle, o właśnie. Dobrze. To dużo smyczka. Tak. Nie, to jest spięte. Poszukaj jeszcze. O! Nie, spięta wibracja. Poszukaj, obniż łokieć, podwyż, poszukaj pozycji, to jest indywidualna sprawa, ale byle było luźno. Poszukaj takiej sytuacji, w której ci jest najwygodniej i najluźniej. No, to chyba najlepsze do tego, co było dotychczas. Dalej? Nie, spięte? Tak, pamiętaj, że przed ramię wibruje, tak? Tu wibrujesz. Nie. Słuchaj, nie wchodzimy w pozycję za bardzo tak, wiesz? Dlatego, że wtedy w górnych pozycjach mamy bardzo ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o intonację. Zresztą to nie jest tak bezpieczne intonacyjnie. Wchodzimy zawsze najpierw ramię wypycha. Zobacz, tu jest zmiana pozycji, tak? A nie tu. Nie przegub. To ostatnie wejście. Nie, spięta wibracja na E. Dalej? Dobra. Tutaj jeszcze jeden temat poruszę. Musisz mieć taką władzę nad smyczkiem, nad prędkościami, żeby być w stanie frazować nawet wbrew smyczkowaniu. To znaczy, bo naturalnie smyczkowanie powoduje, że na dół wychodzi diminuendo, do góry wychodzi crescendo, ale nie możemy być niewolnikami tego, że mamy taki smyczek, jaki mamy, prawda? W związku z tym musimy być w stanie zrobić crescendo na dół poprzez przyspieszenie smyczka. I diminuendo do góry poprzez zwolnienie. Dalej. Tak? Czyli ta i wolniutko końcówka. Dobra? Czyli frazujemy prędkością smyczka w takiej sytuacji. Nie, kciuk, nie. No. Nie, a tam nie ma pauzy. I trzymaj. Dopiero tu zamknij frazę. Nie, przyspiesz smyczek. I trzymaj dźwięk.
I teraz zamknij. Tak, ale nie strać kontaktu, tylko zwolnij smyczek. Przyspiesz. Luźna wibracja. Do podstawka. Tak. Wszystkie takie tylko typu śpiewne zmiany. Lepiej na nowy smyczek, czyli poćwicz sobie. Nie, spięta wibracja. Nie, a poćwicz. Para, para, param. O, tylko bez szarpnięcia smyczkiem. Tara. Na trzeci palec skaczesz? To chyba nie jest dobry pomysł, bo tam zaraz musisz grać drugim cis. I na drugi skakać. Na drugi skakać, tak, tak. Tak, tara, taram. Tak, 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 tylko bez szarpnięcia smyczkiem. Tak, tak, tak. Dobrze. Słuchaj, Oliwier, niestety będziemy musieli powoli zmierzać do konkluzji. Tu jest jeszcze wiele rzeczy, nad którymi można by się tak szczegółowo pochylać, bo tak jest skonstruowany ten utwór. To znaczy, on jest taką wiązanką różnych rzeczy efektownych, też takich, które są wyzwaniami instrumentalnymi po prostu. Więc jest tu na czym pracować, w związku z tym jest to bardzo dobry utwór dla ciebie, bo ty możesz po prostu wiele rzeczy poprawić właśnie pracując nad tym kapriciem. Bardzo zależy mi na tym, żebyś właśnie zainwestował w pracę z jednej strony tutaj nad pracą prawej ręki, nad tym, żeby mieć oparty dźwięk, a z drugiej strony nad tym, żeby uwolnić się z tego zacisku i mieć piękną, śpiewną wibracje. Super. Bardzo ci dziękuję. Dziękujemy Państwu za uwagę. Brawo, Oliwier. Dziękuję bardzo. Dzięki.